Witam na pierwszym z wywiadów. Jest, Jestem Łysy, za kamerą jest operatorka Zuzanna i jest ze mną jakże fantastyczny kandydat Damian Ławniczek. Dzień dobry. To może... <laughs> Dzień dobry. E, tak, e, tutaj te słowa pochlebiające moją osobę naprawdę, że tak powiem, zarumieniłem się prawie. E, także no, czekam na pytania. Dobrze, to na początku. A tak, zacznijmy. Jak oceniasz wczorajszą debatę w swoim wykonaniu? Wykonaniu, może, kandydatów? No, na pewno ze strony moich kontrkandydatów nie było. Co się nam. No, były konkrety ze strony Jakuba, ze strony Edwarda oczywiście, oczywiście troszkę mniej. No ale jeśli chodzi o moje wykonanie, to, no, to nie, nie mi oceniać moim zdaniem. Nie, nie, nie mi oceniać, czy, 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 czy mi wyszło, czy mi nie wyszło. Moja ocena zapadnie, czy mi wyszło w piątek, w piątek po południu, czy w piątek wieczorem, jak głosy zostaną przeliczone i wtedy będę wiedział, czy mi debata wyszła. No bo uznałem, że ten poniedziałek, dzień debaty, będzie kluczowym. Dniem, dniem kampanii. No i tak też uważam teraz. Więc no zobaczymy w piątek, jak mi wyszło. Dobrze. No to może już przejdźmy dalej. Wspominałeś o usprawnieniu pracy samorządu za Twojej potencjalnej kadencji, więc chciałem zapytać, w jaki sposób planujesz usprawnić tę pracę? No, przede wszystkim e, chciałbym usystematyzować e, już sławne dni tematyczne, które zostały wprowadzone przez e, Janka. E, no, dla mnie, inicjatywa bardzo fajna, e, szczególnie no właśnie, jako, jako odskocznia od tej e, rzeczywistości edukacyjnej. E, I przede wszystkim, kalendarz, e, nad którym zresztą już pracuję, e, kalendarz wydarzeń, e, który no, zdecydowanie bardziej usystematyzuje pracę samorządu, ułatwi im pracę, ułatwi, że tak to ujmę, ewentualne negocjacje odnośnie przedłużania przerw i tego typu, tego typu sprawy, osadzanie stanowisk stricte pod względem kompetencji, mam również już, już paru kandydatów, no i sądzę, że, sądzę, że taka selekcja Stricte odnośnie kompetencji wyjdzie nam po prostu, po prostu na dobre. Nie twierdzę, że, że poprzednia kadencja Janka była, że tak to potocznie ujmę, jakimś kolesiostwem, bo tak nie było. Jednakże widziałem parę niedociągnięć i no widzę, widzę co poprawiać w tej kwestii. Tutaj dodam, że z Janem Hulajem udało się dosłownie 20 minut temu. Ugadać również wywiad, w którym powiedział, że wytłumaczy się ze wszystkich zarzutów, które padały do niego przez całą kadencję. Dobrze, wracamy. Po krótkiej przerwie, wszystko działa. Chciałem już zadać następne pytanie w sprawie zniżek na prawo jazdy. Wczoraj był chaotycznie, no jednak, debata to trochę inna forma rozmowy. Chciałem zapytać, czy prowadziłeś już jakieś rozmowy, czy może orientowałeś się w sprawie konkretnych zniżek w konkretnych szkołach jazdy? Nie, nie robiłem tego, ponieważ nie mam obecnie do tego prawa, że tak to ujmę. Nie mam zamiaru się wpadać z butami w działania pana dyrektora, bo to też rozmawiałem z panem dyrektorem również o, o tych zniżkach. No i pan dyrektor wyraził, wyraził jak najbardziej chęć. Odnośnie tych zniżek. No i nie mam po prostu kompetencji do tego, żeby w tym momencie o tym rozmawiać stricte ze szkołami jazdy. W momencie, gdy zostanę przewodniczącym, będę miał do tego narzędzia, będę miał do tego możliwości. Prace rozpoczną się niemalże od razu, ponieważ mail jest już wstępnie zaprojektowany, który będę wysyłał do szkół jazdy. W razie konieczności udam się tam osobiście do, do, konkretny, do konkretnych szkół. No i to jest. Że tak to ujmę, no sprawa, sprawa tego, czy, czy wygram wybory, bo bez, bez um, e, piastowania stanowiska przewodniczącego samorządu szkolnego po prostu nie mam do tego narzędzi i nie, nie mogę tego zrobić po prostu. I, no i też sądzę, że, sądzę, że byłoby to troszkę, troszkę okazem nie taktu względem pana dyrektora. Dobrze. Myślę, cieszyć może już aprobatę ze strony dyrektora, ale dobrze. Wczorajsza debata, jak już powiedziałem, była chaotyczna, dlatego z tego, co rozmawiałem z, z widownią, nie wszyscy dokładnie zrozumieli twój pomysł na wynagradzanie uczniów. Czy mógłbyś go jeszcze raz opisać? Jak najbardziej. No tutaj te 45 sekund na przedstawienie tego, tego projektu, tego pomysłu, to było troszkę mało. No, i zresztą tak samo, tak samo jak Pucharu Domów, który jest troszkę bardziej zawiłym projektem. Co się no ze strony, ze strony organizacyjnej, ze strony technicznej, jeśli chodzi o rzeczy, które będą musieli wykonać uczniowie, aby, aby ten Puchar wygrać i wygrać nagrodę, która jest moim zdaniem dosyć, no, no jest to intratna oferta za, za wysiłek włożony przez cały rok. Mianowicie. System wynagradzania uczniów za y, ich, ich osiągnięcia naukowe, y, mianowicie y, no, dodatkowe rzeczy, nie tylko oceny, ponieważ no, to nie jest w mojej ocenie odpowiednia motywacja dla niektórych. Y, no, sam się na tym łapie i y, 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 Rzecz, która by mnie przekonała, to po prostu są dodatkowe dni, w których można zrobić coś fajnego zrobić, spędzić czas właśnie z, z kolegami z klasy, czy to też powiedzmy połączyć, połączyć te klasy w razie wymogów, spełnienia obu klas wymogów, czyli konkretna ilość punktów, która, która zostanie. decyzja odnośnie ilości tych punktów zostanie podjęta po szczegółowej analizie i przeprowadzeniu ankiety. Wśród nauczycieli, odnośnie tego, ile sprawdzianów robią, jak wygląda ich zdawalność, ponieważ to się da zbadać, to się da, to się da sprawdzić. No i to, to będzie, że tak to ujmę, determinowało to, ile, ile z tych sprawdzianów trzeba będzie zaliczyć, ile tych punktów trzeba będzie zdobyć. Ale w momencie, w momencie zdobycia tych punktów, te punkty będą, że tak to ujmę, dane na ten temat, czy, czy taki punkt został zdobyty, czy, czy nie będą gromadzili przewodniczący klas przewodniczący klas przychodzi, czy to do mnie, czy to pani od biblioteki ja również postaram się, że tak to ujmę stworzyć konkretną teczuszkę na własną rękę która będzie zawierała takie dane no i żeby żeby potwierdzić takie, takie zdarzenie że cała klasa zdała, zdała sprawdzian bądź też pracę klasową w pierwszym terminie to będzie trzeba po prostu podejść do nauczyciela Nauczyciel składa podpisik, proszę pana, i, i yy, ta lista jest uzupełniana o punkcik, prawda? No i tam powiedzmy, no nie wiem, 15 punktów, 15 zdanych sprawdzianów. Chciałbym, yy, chciałbym, żeby te wymogi były na tyle, yy, na tyle zoptymalizowane, no i będą one optymalizowane również yy, w miarę trwania projektu, bo yy, to też nie jest tak, że, że wszystko za pierwszym razem od razu wyjdzie. Ja jestem tutaj też również, żeby próbować nowych rzeczy. Ja mam dwa lata, lata kadencji, ewentualnie rok, więc sądzę, że, że to jest wystarczająco dużo czasu, żeby coś takiego wprowadzić. I moim zdaniem zdecydowanie urozmaici to naszą rzeczywistość szkolną. I to o co walczymy podczas roku szkolnego. To jest to, to, to przede wszystkim o, o co walczymy. No i puchar domów zresztą, który jest, no. Już w ogóle też zawiłem projektem ze strony mojej, organizacyjnej. Dlaczego? Ponieważ Puchar Domów, będzie stworzona tabelka konkretna. Na razie pomysł padł tylko i wyłącznie dla, dla pierwszych klas. Jednakże jeśli drugie klasy, trzecie po odpowiedniej ankiecie, czy będą chciały brać w czymś takim udział, no i będą, będą również to, w to włączone. No i oczywiście czwarte, no bo niestety maturalne, Naturalnie nie będę mógł się w to włączyć, no bo po prostu na następny rok nie będzie, nie będzie okazji im przyznać nagrody. Mianowicie, Puchar Domów. Punkty zdobywane w Pucharze Domów również będą przyznawane za zdane sprawdziany, jednakże będą one również przyznawane za kartkówki. W przypadku, w przypadku tych dodatkowych dni kinowych będą tylko i wyłącznie za sprawdziany i za prace klasowe, a w, w przypadku Pucharu Domów również za... Również za kartkówki, za osiągnięcie indywidualne uczniów, za y, udziały w turniejach sportowych, za y, powiedzmy, nie wiem, udział, y, udział w, y, w jakichś turniejach debat, w debatach pokazowych w szkole, które będą organizowane nie tylko dla ludzi z, z, z kręgu klubu debat, y, tych już bardziej zażyłych, y, ponieważ chciałbym również... Y, Zaktywizować pierwsze klasy odnośnie debat pokazowych, takich stricte pokazowych, żeby było ich więcej, żeby można było te talenty wyłapywać, skautować konkretnie. Także przyczyni się to również do rozwoju samego klubu debat. Nie? No i Puchar Domów, nagrodą w nim, bo jakby ktoś nie usłyszał, zapomniał cokolwiek, będzie mała inwestycja z. Budżetu inicjatyw uczniowskich, który był prezentowany przez Kacpra Słowika. Ja się z Kacpra Słowikiem osobiście kontaktowałem, czytałem regulamin wiele razy i da się zrobić coś takiego, żeby jedna klasa miała wyłączność na przyznanie inwestycji małej. Tej małej inwestycji w tym roku jeszcze nie ma, ponieważ jest to pierwszy etap tego projektu. Natomiast w przyszłym roku, jeśli padnie, padnie duża ilość pomysłów, jeśli zainteresowanie projektem będzie duże a mam zamiar sprowokować takie zadanie, takie, takie, takie zachowanie w od uczniów, będzie włączone w to więcej pieniędzy i ta większa ilość pieniędzy rozłoży się na inwestycję małą i na inwestycję dużą. To, to o czym mówił Kasper Słowik przy okazji, przy okazji wykładu, który odbił się kilka, kilka tygodni temu i klasa która wygrywa puchar domów będzie miała wyłączność na inwestycję małą. To znaczy, że tylko ona może składać wnioski o inwestycję małą. To będzie oczywiście mniejsza kwota niż ta inwestycja duża oczywiście, ale będzie to w tym momencie w tym roku mamy 2000 zł. Na te 2000 zł można składać wniosek na inwestycję dla szkoły. To będzie też troszkę mniejsza kwota niż jest teraz. Jednakże będzie to kwota wystarczająca, żeby coś fajnego dla szkoły zrobić, coś fajnego dla klasy zrobić. I sądzę, że, sądzę, że coś takiego byłoby fajnym, fajnym przyjęciem. Tak mi się wydaje. Troszkę się rozgadałem. No tutaj odpowiedziałeś na moje dwa następne pytania, co może cieszyć. Więc przejdę już do. No chciałem spytać jeszcze o Puchar domów i zostałem poproszony o pytanie o źródła finansowania nagród, ale wydaje mi się, że nie ma potrzeby ich finansować skoro. Jakby no. Samą nagrodą będzie, finansu... samą nagrodą będzie finansowanie, więc no nie ma potrzeby ich finansować. Właśnie dlatego. Dobrze, przejdziemy już do oddzielnego tematu. Temat, który był poruszany w zeszłym roku wielokrotnie, a w tym roku został przemilczany. Więc chciałem spytać, czy masz jakiś plan w związku z różową skrzyneczką? Oczywiście, że tak. No, dla mnie nie jest to rzecz, która mnie dotyczy, no to jest jasne. Natomiast uważam, że jest to rzecz na tyle oczywista i na tyle ważna. się na tyle oczywista? I y, rzecz, która no, powinna zostać zadbana przez y, żeńskich reprezentantów Rady, rady y, Uczniowskiej. Y, no, że, 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 że ją pominąłem na rzecz, na rzecz tych nowych rzeczy, na rzecz tych rzeczy świeżych, jednakże, no, oczywiście to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji i dla mnie, mm, nie chcę powiedzieć, hańbą czy też kpiną, ale. Y, dosyć dużym zaniedbaniem, że ta, że, ta różowa, że ta różowa skrzyneczka nie jest w takim stanie, w jakim, w jakim chciałbym, żeby była. Ja, w jakim oczywiście część damska chciałaby, żeby była. No, no Dla mnie to jest rzecz, rzecz w ogóle oczywista i no i oczywiście no, z, tym, z tym trzeba będzie zrobić, trzeba będzie, z z, że tak to ujmę, zebrać powiedzmy dwie, trzy osoby, które będą po prostu o to dbały. To nie jest ciężka robota przecież, a a no, ja te, również będę, będę o tym przypominał, będę to, będę to, spra to sprawdzał może nie, ale będę, będę to badał, e, pytając, się, pytając się właśnie od osób odpowiedzialnych, czy ta skrzynka jest uzupełniona, czy nie jest uzupełniona. E, no to na pewno to na pewno jest ważna, ważna rzecz e, no i rzecz oczywista, prawda? Cieszę takie zdecydowane stanowisko w tej sprawie. Wspomniałeś już o dniach tematycznych i o podtrzymaniu tych inicjatyw, ale jednak w zeszłym roku było ich zaskakująco, myślę, mało. I chciałem zapytać, czy masz na to jakąś receptę, jakiś konkretny plan działania, który miałby zwiększyć tę ilość, żeby no, faktycznie było tego tyle, ile miało być. Dni tematyczne są o tyle, o tyle ciekawym tematem, że. Czasami nie ma sensu też ich organizować. Dlaczego? Ponieważ jakiś miesiąc, powiedzmy, na, na przykład luty, trwa tylko dwa tygodnie. No i ewentualnie można coś, jakiś dzień tematyczny skonstruować. Jednakże, tak jak powiedziałem wcześniej, pomoże nam w tym kalendarz dni tematycznych i generalnie kalendarz wydarzeń, który będzie dosyć, dosyć obfity i, i gęsto, gęsto zaludniony, że tak to ujmę. Który, który już tak jak powiedziałem już komponuje. E, dni tematyczne chciałbym, żeby została podtrzymana formuła raz w miesiącu. E, pierwszy oczywiście z automatu, chciałbym zrobić w listopadzie e, od razu, e, no i na grudzień coś e, świątecznego, na styczeń e, luty, luty, również jednakże z lutym e, z lutem bym pole, polemizował, ponieważ trwa on tylko trwa on tylko dwa tygodnie, ponieważ później idziemy Idziemy na ferie, prawda? Ferie są 20 od. Kiedy są ferie? Zuzanna? Nie wiesz. Okej, okay, no dobra, no ale tak czy, tak czy inaczej, ten luty z tego co kojarzę, jest, jest dosyć krótkim miesiącem w szkole. Więc. E... Ale w lutym również można coś zorganizować, może właśnie a propos ferii. No ten kalendarz zdecydowanie, zdecydowanie nam, nam to ułatwi, no i będę go komponował, będę go usprawniał e, ze wsparciem, e, ze wsparciem całej, całej rady na pierwszym spotkaniu, na pierwszym spotkaniu organizacyjnym typowo, jeśli zostanę przewodniczącym, zostanie ten kalendarz przedstawiony, zostanie e, zostanie on zaprezentowany e, no i będę oczywiście brał pod uwagę wszystkie, e, wszystkie mm, uwagi, wszystkie słowa, słowa, krytyki, bo krytyka. Sprawia, że stajemy się coraz lepsi, prawda? No to myślę, że wszystkie nierozwiązane kwestie zostały rozwiązane, ale jeszcze chciałem zapytać o coś, co nie było w ogóle poruszane, z wyjątkiem Twojego postu na Instagramie. Wspomniałeś tam o współpracy łączącej wszystkich, przez wszystkich, rozumiem również uczniów spoza samorządu. Czy chciałeś jakoś rozwinąć te kwestie? Współpraca do, dotycząca wszystkich, miałem na myśli tutaj oczywiście e, współpracę, która powinna e, tworzyć uczniów klas, ale również e, uczniów jakby spoza klas. Zastanawiałem się również nad, nad formułą e, tego Pucharu Domów, aby połączyć, połączyć, połączyć pe, w pewnym sensie klasy w zespoły. Mianowicie powiedzmy, e, oczywiście profilami. Oczywiście, profilami, powiedzmy, klasa pierwsza i klasa, i klasa trzecia technik rachunkowości, które będą, że tak to ujmę, pracować w pewnym sensie w, w, w pewnej symbiozie na rzecz właśnie tego pucharu domów, czy też, czy też dni dodatkowych, czy też dni dodatkowych kinowych. Jest to coś takiego, co moim zdaniem zdecydowanie bardziej em, schomogenizuje naszą społeczność, naszą społeczność szkolną zdecydowanie bardziej ją, ją, zciaśni więzy no i właśnie ta współpraca w klasie jeśli ktoś sobie na przykład nie radzi, ktoś powiedzmy nie dojeżdża z jakiegoś przedmiotu a klasa chce wyjść sobie do kina no to mówią, biorą go powiedzmy na jakiejś długiej przerwie, tłumaczą mu to co ma, to, co ma zrobić powiedzmy tego nie rozumie, ale oni, mu, ale oni mu to tłumaczą i on się uczy, on dostaje tą pozytywną ocenę i cała klasa zdaje i mają punkcik bez tej współpracy to się, jednak, to się jednak nie będzie łączyć i będzie o to dużo trudniej, tak właśnie chcę sprowokować tą współpracę i na tym to ma polegać na tym to ma polegać, chciałbym żeby ludzie byli wobec siebie życzliwi, a nie, a nie złościli się na siebie, że, że ktoś sprawdzianu nie zdał, bo każdy jest w stanie, że tak to ujmę, coś, coś z siebie dać. No i wreszcie współpraca w samorządzie, którą chciałbym, żeby ona była również bardziej, bardziej zacieśniona i żeby każdy miał coś do roboty. Bo często, często było tak, że niektórzy nic nie robili, niektórzy robili za dużo. Chciałbym to zdecydowanie bardziej rozłożyć, żeby, żeby ludzie. Którzy, byli, którzy są w samorządzie poczuli się wreszcie docenieni, bo ja, że tak to ujmę, no jakoś bardzo, bardzo doceniony się, się nie poczułem. W sensie, no poczułem się oczywiście doceniony, jednakże chciałbym, chciałbym żeby, żeby osoby wokół mnie poczuły się docenione tak samo jak ja, mimo że wkładałem w ten samorząd naprawdę, naprawdę dużo. No i ta, ta współpraca i, do, i, że tak to ujmę, Owoce tej pracy, chcę żeby, chcę, żeby były widoczne jak najbardziej. Jak najbardziej. Hmm. Już y, tytułem y, końca zostałem poproszony jeszcze o y, zapytanie, jaki byłby potencjalny skład y, tej reprezentującej samorząd trójki. No tego tego zdradzać tego zdradzać bym nie chciał, y, ponieważ no Na pewno jednym z, z kandydatów trójki e, chciałbym, żeby była nim Agata Rydkowska, e, która, no, że tak to ujmę, ma, ma, też, ma również spore doświadczenie. W tym roku w tym roku zrezygnowała z, z kandydowania na stanowisko przewodniczącego, jednakże wyraziła chęć e, zasiadania w Radzie, stricte w Radzie. E, więc ja bym, ja bym chciał, e, żeby, żeby usiadła koło, e, u mojego boku... Yy, przy okazji piastowania przeze mnie tego, tego bardzo ważnego i odpowiedzialnego stanowiska yy, no trze nad trzecią osobą, yy, że tak trzeciej osoby nie chciałbym zdradzać, Agata Radkowska wydaje mi się, że, że nikogo nie zaskoczyła, yy, jednakże trzecia, trzecia osoba yy, może, może nie zaskoczy, ale mało osób się tego spodziewa mi się wydaje mm. No to y, z moich pytań to na tyle. Chciałem jeszcze, y, czy może do osób, które jeszcze wahają się między y, tobą czy jakimś innym kandydatem, chciałbyś jeszcze coś powiedzieć, jakoś przekonać? Przekonać. No. Postawcie na konkrety. Po prostu. Postawcie na konkrety. Ja te konkrety wam w tym momencie wyłożyłem na, na tacy. Wystarczy, że wystarczy, że odpowiednio, odpowiednio wysłuchacie tego co tutaj powiedziałem i że tak to ujmę, będziecie mieli pełen obraz tego czy czy jestem w stanie coś zmienić czy nie ja od pierwszego dnia pierwszego, pierwszej chwili gdy wyniki zostaną podliczone ja zabieram się do pracy, zresztą zabrałem się do tej pracy już już dwa tygodnie temu, tak jak powiedziałem komponuję już kalendarz całego Całego roku szkolnego, pozostałego. No, prawo jazdy, które będzie, będzie najprawdopodobniej obowiązywać od, co, przez cały rok 2024, w przypadku owocnej współpracy dalej. Wszystko, wszystko jest w Waszych rękach. Wszystko jest w Waszych rękach i mam nadzieję, że, że wybierzecie mądrze, że wybierzecie konkrety. Dziękuję. Hmm. To ode mnie to wszystko. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Myślę, że już spętowałeś, więc y, myślę, że będziemy kończyć. Y, dziękuję bardzo mojemu gościowi za, za ten wywiad. No, w piątek się okaże, czy okaże.